Witam w kolejnym filmie. Często mi ludzie pytają: "Krzysiek, jak zrobiłeś, że masz takie doświadczenie w relacjach? Jak do tego doszedłeś? Czym się kierowałeś? Czym się powinienem teraz kierować w rozwoju, żeby mieć niesamowite sukcesy, jeśli chodzi o kobiety?" I odpowiedź jest bardzo prosta. Ja zawsze kochałem siebie, wierzyłem w siebie, starałem się wierzyć. Tak naprawdę w myślach ubierałem się jako facet bardziej atrakcyjny dla kobiet, pomimo tego, że nieraz też rzeczywiście dostawałem zlewki, jakieś tam nie były tutaj fajne też reakcje ze strony kobiet, ale się tym w ogóle nie przejmowałem. tak? I to była ta różnica. Kiedyś spotkałem pewnego chłopaka, m, takiego marka, i ten marek powiedział mi, że ja się wyróżniam na tle innych facetów, którzy też gdzieś tam próbują coś robić w tym temacie, bo ja się w ogóle nie przejmuję porażkami. W ogóle nie biorę tego do siebie, jak mi dziewczyna powie nie, czy tam wiesz, wyjdzie jakaś niefajna sytuacja. Te się uśmiecham, jestem spokojny, w ogóle mnie to nie rusza. Natomiast coraz większość facetów, kiedy dostaną tą zlewkę ze strony kobiety, albo kobieta w ogóle nie jest zainteresowana, oni to przeżywają wewnętrznie, kontemplują nad tym, dlaczego tak zrobiła, czują się źle. I widzisz, jeśli ty już masz takie podejście do relacji, że boisz się tego, że ona cię oleje, to już ci mogę powiedzieć na 100%, że nic. Nie uzyskasz, jeśli chodzi o relacje z kobietami, nigdy nie będziesz miał pięknej dziewczyny, zawsze będziesz o nią zazdrosny, zawsze będziesz sfrustrowany i niestety Twoje emocje tak naprawdę będą odpychać kobiety od ciebie. I z tego też sobie powinieneś zdać sprawę. Dlatego ty powinieneś być facetem, który twardo stąpa po ziemi, który wierzy w siebie i ma takie przekonanie, że jest najlepszy. I tej zasady powinieneś się trzymać bez względu na okoliczności. Czy dziewczyna y, cię zdradziła, czy dziewczyna. Jest dla Ciebie miła, czy dziewczyna jest dla ciebie mało wrażliwa. W każdej takiej sytuacji powinieneś się pokazywać jako ktoś silny. Za tym dążą kobiety. Za takim facetem one będą latać. Nie za gościem, który chowa się po kącie, płacze, że ona go zostawiła. To jest po prostu beznadziejna sytuacja. I kiedy tak robisz, naprawdę zabierasz sobie możliwości, żeby zbudować coś fajnego. Jeśli mam być szczery, to ja wiele razy, jak byłem młodszy, mówiłem dziewczynom, odejdź ode mnie, zostaw mnie. I Myślisz, że zostawiały, myślisz, że to były takie sytuacje, że powiedziałem coś takiego i ona odeszła. Nigdy nie zdarzyło mi się w życiu, żeby kobieta ode mnie odeszła, kiedy jej powiedziałem zostaw mnie, nie dzwoń do mnie. Rezultaty były zupełnie inne, bo widzisz, wtedy budujesz tą niepewność w dziewczynie. Ona czuje, że faktycznie gościu konkretny, pewny siebie i w życiu cię kobieta nie zostawi. Natomiast kiedy facet jest zbytnio zakochany w dziewczynie, to czegoś takiego i w życiu nie powie. Od razu sobie pomyśli: nie, no ja bym coś takiego powiedział, ona się obrazi, zerwie ze mną kontakt. I to jest właśnie ta różnica, o której zawsze też powinienś pamiętać, że jeśli ty boisz się stracić, to i tak ją stracisz. I generalnie zawsze powinieneś tracić w relacjach to, co boisz się stracić, bo wtedy tak naprawdę zobaczysz kim jesteś i jak dobrze kobiety mogą na ciebie reagować. I prawda jest taka, że w wielu sytuacjach byłem egoistycznym dupkiem, tak? Nie pozwalałem dziewczynom dzwonić do mnie wieczorem rano, kazałem dzwonić o tylko o ściśle określonych godzinach, byłem po prostu wredny. I wiesz co, i one wtedy jeszcze bardziej chciały spotkań i wtedy jeszcze one bardziej pisały. Natomiast jak byłem miły, chciałem dobrze dla tych dziewczyn. Kiedyś robiłem takie eksperymenty, jak byłem młody na początku, nic z tego nie wychodziło. Także absolutnie nie chodzi mi o to, żebyś ty był chamski dla dziewczyn, natomiast. Wydaje mi się, że wielu z was jest za dobrych dla dziewczyny i one po prostu, jak jesteś dla niej za dobry, też postrzegają cię tak, że nic nie muszą, i to prowadzi do tego, że kobieta po prostu nie inwestuje w relacje. Także zmień trochę podejście na takie, że to ona powinna za tobą ganiać, ona ma się starać, to ty masz wartość i ty masz wywalone, tak? Jak tak myślisz, masz tak skoncentrowany umysł, to masz w ogóle też inną energię. Inaczej się poruszasz, chodzisz wyprostowany, uśmiechnięty, widać pewność siebie. Słuchaj, to są wszystko naczynia połączone. Jak masz mętlik w głowie, nie wiesz kim jesteś przy dziewczynach, nie masz takiej czystej wizji, co znaczysz dla kobiet, to to się będzie manifestować. Kiedy chcesz ją pocałować, dotknąć, ona to wyczuje, że ty nie jesteś sobą i że nie jesteś pewny siebie, i że nie wiesz czego chcesz, i nic z tego nie wyjdzie. Naprawdę, tak to działa. Już na tysiącach przypadków moich kursantów, klientów z YouTube'a to przetestowałem, że jeśli facet ma taki mindset obawy, za bardzo się przejmuje, dziewczyny też go na poważnie nie traktują. Tak naprawdę z kobietami trzeba mieć mega luz, mega obycie. Uśmiechać się nawet, kiedy one mówią te swoje śmieszne teksty, bzdurki, i wtedy jesteś w stanie się posunąć o parę levelów do góry. Natomiast jeśli za bardzo poważnie traktujesz cały proces uwodzenia relacji, spinasz się tym, denerwujesz się, masz jakieś fobie, że ona cię zostawi, bo była cię zostawiła, że tam ex dziewczyna, no to niestety ty nie będziesz robił tych rzeczy, które powinieneś robić i nie koncentrujesz się na tych rzeczach, które dają efekty tutaj, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Więc dorośnij, jeśli myślisz, że relacje z kobietami to tylko bycie miłym, przynoszenie kwiatków, prezentów. Dorośnij, bo tak naprawdę liczy się rzeczywistość. Żebyś ty miał dobry kontakt z dziewczyną, żebyś też bez ogródek był w stanie pewne rzeczy powiedzieć, jak coś ci się nie podoba, czy w niektórych sytuacjach nawet jeśli pokażesz jej to, że tobie nie zależy, bo ten związek ci się nie podoba. Nie ma w tym nic złego. Jest to absolutnie normalne, kiedy powiesz dziewczynie, że odchodzisz, bo ona nie spełnia twoich oczekiwań. I wtedy, jeśli kobieta Cię faktycznie kocha, ona cię nie zostawi, będzie chciała Cię zmienić, będzie chciała z Tobą rozmawiać i to jest bardzo dobre dla Ciebie, dla Twojego szczęścia i podejścia do relacji. Tyle w tym filmie. Jak się podoba, zostaw łapkę do góry, napisz, co ty myślisz. Zapraszam na szkolenie do mnie 28-30 grudnia. Masz też szansę, jeszcze się zapisać. Szkolenie w Krakowie, możesz przenocować u mnie w mieszkaniu. Ostatnia szansa. Więcej materiałów dostaniesz tutaj, jak choćby tutaj też materiał, jak naprawić związek z kobietą. Także zobacz sobie, przetestuj i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!